Hej, dziś korzystając z okazji pokażę Wam, jak przygotowywałam się do wesela. Będzie to takie get ready with me właśnie z głosem w tle, dlatego że spieszyłam się i nagrywałam to naprawdę w dzień tego wesela, więc nie miałam zbyt dużo czasu, by wszystko dokładnie Wam tłumaczyć. Dlatego teraz pokażę Wam i opowiem, co dokładnie używałam. Zacznijmy od tego, że włosy miałam robione u fryzjera. Nie wiedziałam dokładnie, jaką chcę fryzurę, moja mama miała określoną, siostra też coś tam wymyśliła, a ja zdecydowałam się po prostu na zwykłe loki. Wiedziałam, że i tak one opadną mi w czasie imprezy, więc nie przejmowałam się z tym zbyt bardzo. Najpierw nałożyłam bazę pod podkład Sorai, to jest właściwie baza mojej siostry, bo moja się skończyła. Oczywiście chcemy, żeby ten makijaż wytrwał nam do rana, bo wesele to jest wiadomo, nie krótka impreza. Następnie przechodzę do makijażu oczu. Używam paletki ze Slika Au Naturel. Najpierw nakładam taki bazowy cień, aby potem stworzyć nieco mocniejszy makijaż, ponieważ chcemy podkreślić w ten dzień swoje atuty. Kolejny cień, jakiego użyję, jest to cień z paletki Naked 2 i nazywa się on Tis. Jest to bardzo fajny kolor. Ciężko mi jest określić, jakie to są tony, ale lubię go nakładać właśnie w kąciku oka, żeby go nieco powiększyć. I znowu wracam do paletki ze Slika i stopniowo buduję ten makijaż oka. Ostatnim już mocniejszym cieniem, jakiego użyję, będzie Bastet z paletki Naked 2 i później tylko rozświetlę kącik oka. Tak jak już wcześniej mówiłam, rozświetlam kącik oka cieniem z Emit Makeup, który naprawdę do tego się nadaje. Następnie przychodzę do makijażu podkładem. Używam dwóch, Bourjois Healthy Mix i Revlon Nearly Naked. Niektórzy malują się podkładem wcześniej, ja w takim przypadku wolę zrobić to później, bo wiele cieni się osypuje, a tego nie chcemy. Ważną rzeczą dla mnie jest korektor pod oczy, ponieważ no, często mam jakieś wory pod oczami, więc chcę to ukryć. Używam takiego rozświetlającego z L'Oreala, który idealnie się do tego sprawdza. I teraz czas na moją ulubioną część, czyli eyeliner z Eveline. Maluję dość wyraźną kreskę i następnie od razu rzęsy. Maskara, jak wiecie, używam to Benefit Day Real. Myślę, że nie muszę za dużo mówić. Są ludzie, którzy ją lubią, są, którzy nie. Ja ją uwielbiam. Oczywiście musimy wypełnić brwi, jak dla mnie są one ramką dla twarzy. Używam tego zestawu z Elfa. Cieniem uzupełniam brwi, jakieś drobne luki, które są między włoskami i podkreślam oczy.
musimy wszystko utrwalić pudrem. Ja używam tego z Revlon Nearly Naked, jako że używam również tego podkładu. Jest on bardzo fajny, bo jest delikatny i nie ma takiego pudrowego uczucia na twarzy. Teraz przychodzi czas na róż, jest to ten z L'Oreala. Jest on mojej mamy, ja używam innych, bardziej rozświetlających, ale w tym dniu postanowiłam, że nie chcę aż tak się błyszczeć. I skoro już tak szalejemy, to używam bronzera z Benefit Hoola. Bardzo ładnie podkreśla on kości policzkowe i nadaje twarzy taki troszeczkę opalony wygląd. I na koniec najlepsze, czyli pomadka z Maybelline Color Sensational w odcieniu 175. Mocny, wyrazisty kolor, ale wiadomo, od okazji do okazji można sobie zrobić taki mocny makijaż. I to już wszystko. Mam nadzieję, że podobało Wam się to Get Ready With Me. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Oczywiście kciuki w górę, jeżeli podobał Wam się ten filmik. I mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, pa!